Witam wszystkich serdecznie na kolejnym już ambasadorze zaświatów. W tak pięknych okolicznościach, jak to mówił klasyk przyrody, w Czarnym Stawie, tak to się nazywa, no są to okolice Poddębic, bo w ogóle łódzkie. Proszę Państwa, jeśli podoba się to, co robimy, to jak zwykle mówię, proszę lajka, suba, łapka w górę, a tam jest taka ikoneczka i możemy wpłacić jakieś pieniążki, jak to ładnie zabrzmi, na nasze działania, bo robimy to dla Was. Proszę Państwa, już tyle filmów, tyle już wyedukowałem siebie przy okazji Państwa, ale ciągle dość nie jest. Ciągle Państwo się pytają, ciągle Państwo coś chcą. Dzisiaj taki tytuł: prawdziwa przyjaźń, człowiek i Bóg. Proszę Państwa, prawdziwa przyjaźń, człowiek i Bóg. Czy Bóg jest naszym przyjacielem? Czy my możemy być Jego przyjacielem? Czy wobec tylu dziwnych rzeczy, które dzieją się na tym świecie, wobec wojen i wielu, wielu innych, czy może być Bóg naszym przyjacielem? Czy On jest przyjacielem? Jak tą przyjaźń w ogóle sobie wziąć i wyobrazić? Bo co to jest przyjaźń, to my wiemy. Prawdziwy przyjaciel to ten, który kocha, miłuje, nie pyta i jest gotowy być zawsze z nami. Mówimy o takiej przyjaźni ludzkiej, takiej prawdziwej, tak? Ale Bóg jest ponad to wszystko. I czasem możemy mieć wątpliwości. Czy Bóg jest przyjacielem? Wojny, kataklizmy, Holokaust, tsunami czy wiele innych rzeczy. Jak więc powiedzieć, że Bóg jest przyjacielem, skoro zsyła na nas takie różne rzeczy? Czy przyjaciel by się tego dopuścił? Jak też uwierzyć w Niego, że On jest przyjacielem? Jak uwierzyć, że w ogóle istnieje? W kontekście czytań biblijnych możemy zrozumieć, że Bóg zmartwychwstał, czyli Syn, Jezus Chrystus. Ale przecież nawet apostołowie mieli wątpliwości, czy On zmartwychwstał. I wtedy, kiedy się pokazał im w Wieczerniku, także mieli wątpliwości. A przecież święty Tomasz musiał dotknąć, aby uwierzyć. Więc skoro ci, którzy byli najbliżej, nie byli w stanie tak łatwo uwierzyć, to co my mamy zrobić w XXI wieku? Ale patrząc na wszystko, co nas otacza, po czasie, tak, w tym wszystkim, uznamy, że Bóg jest naszym największym przyjacielem i to Państwu zaraz wytłumaczę. Jak uwierzyć w zmartwychwstanie? Jak uwierzyć w Boga, skoro ludzie nie wierzą, że świat istnieje po tamtej stronie, że ja jako medium, jako ambasador mogę się łączyć, kontaktować? Jak to wszystko złożyć do, przepraszam za trywializm, do tej kupy, tak? Jak sobie to wszystko poukładać? Jest oczko wodne, staw, sadzawka, no, jak nazwiemy, tak to nazwiemy. Jednym z najpiękniejszych owadów latających nad tą wodą jest ważka. Wiecie, co to jest ważka? To taki helikopter latający. Ja zawsze, kiedy mówiłem, patrzyłem, kiedy byłem mały, kiedy przychodziłem nad staw, latały te ważki, mówiłem: mama, kopter lata. Nie helikopter, tylko kopter. Ale wyobraźcie sobie, że larwa tej ważki leży na dnie wody. Brzydka, obślizgła. No taki klusek, wiecie jak to wygląda, taka poruszająca się tam, pełząca. I one tam ze sobą są. I jedna na drugą mówi: ty zobacz, wierzę, że niektóre wychodzą po tych takich łodygach na górę i nie wracają. Gdzie one idą na górę? No, chyba się kończy świat nasz tam, chyba no nie ma już nic więcej, no bo żadna nie wróciła. Ty zobacz, zobacz, ta co tam w tych... w tych tam kamieniach była, znowu idzie na górę. I jedna mówi do drugiej: nie idź, zostań jeszcze z nami. Ale ona czuje, że już musi iść na górę. I kiedy wychodzi na górę, ta skorupa odpada, wyfruwa piękna ważka. I potem te, które tą dywagację prowadziły, były bardzo takie, no, przejęte, że może już jak wyjdą na górę, to już koniec. Wychodzą i raptem odfruwają jako piękne ważki i latają nad tą wodą. Miały brak wiary, nie były pewne, co jest dalej. Tak jak my tutaj, kiedy odchodzimy tam gdzieś wyżej: nie odchodź, zostań jeszcze z nami, ziutek, nie odchodź, jeszcze wypijemy może coś. Ale on odchodzi, jak ta ważka odlatuje w nowy świat.
I to jest ta miłość Boga, to jest ta przyjaźń Boga, że pomimo tego, że tutaj, na tym świecie, mamy pod górę, mamy różne rzeczy, mamy sytuacje bardzo złe, przykre, to Bóg nas kocha, bo z tego łezpa dołu, z tego świata wyzwala nas właśnie jak te ważki do tego lepszego świata. I to jest ta miłość. Pamiętajmy, że ta miłość Boga jest bezgraniczna. Schengen, nie ma granic, nie ma wiz, nie ma niczego, bezgraniczna. Bo w naszym życiu jest tak, wiesz co, nie potrafię już Cię kochać. Po tym, co zrobiłeś, albo mówi żona do męża, no wiesz, no straciłeś na akcjach, poszło w dół, ja już nie potrafię być z Tobą, wiesz, nie potrafię Cię kochać. A Bóg mówi, ja Cię kocham, pomimo wszystko, co by nie było, tak, jestem z Tobą i dla Ciebie. I to jest ta najprawdziwsza miłość Boga, bezgraniczna, bez Schengen. Ale my musimy uwierzyć w tą miłość. Będzie nam ciężko przechodzić przez to życie. Wielu z Was straciło najbliższe osoby, wielu z Was przeszło jakiś katarzis, jakieś nieszczęśliwe rzeczy, ale z drugiej zaś strony jesteśmy pełni wiary, że idziemy do lepszego świata, że Bóg dał nam taki właśnie raj, że będziemy gdzieś w jakimś raju, że będziemy gdzieś właśnie w takim pięknym miejscu. Bóg nam daje coś, co jest dla nas niepojęte, ale prawdziwe. I na tym polega przyjaźń. Przyjacielu, jak przyjedziesz do mnie, ja Ci pokażę prawdziwą przyjaźń. I przyjeżdża ktoś do niego, a on, prawdziwa przyjaźń, mówi, no na Edwalda zawsze mogę liczyć. No coś niesamowitego, co ten facet wyrabiał, jak ja przyjechałem. Tak i odwrotnie. To jest ta prawdziwa przyjaźń i miłość. Umiejmy też jednak rozgraniczyć fałszywą przyjaźń, tak? Której nie polecam. Przyjaźń z diabłem. Diabeł jest bardzo miły, o, bardzo miły, o, jakże subtelny, jakże cudowny, jakże kochający. Ale ja już kiedyś powiedziałem, diabeł jest jak prowident, da wam 1000 złotych, odbierze 2. I to bardzo szybko, a jak nie, to będzie łubu-dubu. Diabeł jest bardzo przebiegły. I oczywiście jest, jakby to powiedzieć, bardzo subtelny, ja Cię kocham, ale przyjdź do mnie. To tak jak z ludźmi. Diabeł kocha dla czegoś, po coś. Ludzie niektórzy też dla czegoś, po coś, tak? Nie potrafimy być ponad Schengen, tak? Ponad granicami. I jest taka scena z filmu ze Świętym Ojcem Pio, kiedy kobieta opowiada, kiedy kobieta siedzi na takim stołeczku i wyszywa. Na takim, jest taki okrągły ten do wyszywania, no i wyszywa. I małe dziecko siedzi pod spodem i patrzy pod spodem tego, co wyszywa i mówi, brzydkie to babciu, ujoj, co to jest? Ale babcia jak skończyła, odwraca, a on mówi, jakie piękne różyczki, babciu. I tak właśnie to wygląda. Takie jest zło. Kiedy patrzymy od dołu, widzimy same złe rzeczy. Ale kiedy zniesiemy się wyżej lub obrócimy to do góry nogami, widzimy piękno, jakie Bóg nam dał. Nie wchodźmy w fałszywe relacje. Fałszywe relacje to są takie, które mamy w środkach masowego przekazu. Jak weźmiesz pastylkę, wyrosną Ci włosy wszędzie, tak? Po jednym, że tak powiem nieładnie, rozdupanie, przeszło mi wszystko, Panie. To są fałszywe relacje, to jest łuda, to jest złudzenie człowieka. Jeśli zaufasz, Bóg Cię uzdrowi, że wszystkiego. Ale Bóg nie mówi, że po połknięciu jednej tabletki wszystko Ci przejdzie. To znaczy, Bóg nie mówi, że jak mówisz dzisiaj Ojcze Nasz, to jutro będziesz latał. Nie. Musisz wierzyć, kochać i miłować cały czas. A tu masz tylko jedną pastylkę, więc tam jest złuda. Świat nasz się bardzo zlaicyzował. I na ekranie jest bardzo mało filmów religijnych, ale nie chodzi mi o takie czysto stricte religijne, że będą Maryję pokazywali znowu albo Golgotę. Filmów, które by nas uwznieślały, byłyby takimi Red Bullami, które uwznieślają, tak? Niestety są same
niefajne filmy. Ostatnio oglądaliśmy film, siedząc sobie tak wieczorem i tak sobie siedząc, tak było miło. Z 63 polski film, nazywa się Sierotka. A proszę sobie obejrzeć ten film. O pewnej dziewczynie, która zagubiła się w mieście, nie ma rodziców i dwóch już od niej o wiele starszych panów próbuje ją, jakby to powiedzieć, przygarnąć, pomóc jej i zaadoptować do życia. Taka komedyjka. Nie ma wulgaryzmu, nie ma seksu, nie ma niczego. Można się pośmiać, zobaczyć, uśmiać. Dobrzy aktorzy. Piękny film. Dzisiaj, bez jakiegoś karolaka i seksu i pierwszych słów, no co żeś kurwo narobiła, nie ma filmu. Ale Bóg taki nie jest, tak? Bóg dał nam piękny film, piękny scenariusz. Trudny na początku, ale to jest tak jak w filmie. Najpierw się dzieją złe rzeczy, tragiczne, a na końcu jest ten happy end. I do tego happy end powinniśmy dążyć. Ja do niego idę. I kończąc powoli, żeby było jasne, szanowni państwo, ja nie mówię o Bogu takim czysto katolickim, tak, że jestem takim katolem. Ja mówię o Bogu ekumenicznym. Bóg jest jeden jedyny, ale są różne wiary, wierzenia są katolicy, protestanci, są inne też wiary, są też i muzułmanie oczywiście, ale jeżeli idziemy już w chrześcijaństwo, to są przecież prawosławni. No i można by tu wymieniać, ale wszyscy dążą do jednego Boga, który jest nad nami i który jest najbardziej kochającym Bogiem na świecie. Ja też Boga nie widzę, ale Bóg przemawia przeze mnie, do was dzisiaj. Bóg przemawia do was przeze mnie. Bóg jest we mnie, Bóg jest w was, Bóg jest obok mnie. Ja też Go nie widzę. To nie jest taki starzec, jak sobie Go wyobrażamy, siedzący gdzieś tam. To jest takie wyobrażenie, takie trochę, no takie trochę, tak? Ale to nie tak wygląda. Natomiast Bóg nas kocha i jest wokół nas. No i cóż mogę powiedzieć jeszcze więcej? Myślę, że dość dosadnie powiedziałem o tej miłości. I jeżeli uznamy, że Bóg nas kocha i my będziemy się nawzajem także kochać, wygramy. Będzie zwycięstwo. Będziemy wielcy. Wszystkiego dobrego życzę państwu. Dziękuję, że jesteście z nami. Jak to było w kabarecie Olgi Lipińskiej, zostań ta państwo znamy po reklamach. Będzie ciąg dalszy. A więc będzie ciąg dalszy tych ambasadorów. Jeśli podoba się państwu, proszę lajka, suba, udostępniajmy. I tam jest taka ikonka, abyśmy mogli też wesprzeć nas, wpłacić jakieś pieniądze. Bo wszystko, co robimy, robimy dla państwa. Jestem waszym przyjacielem, Bóg jest naszym przyjacielem. Bądźmy dla siebie przyjaciółmi.